Ej, lubię jak nagrywasz. Siema. Elo. Jedziemy. Lecimy do lumpów. No, to co najlepiej jest, jakieś ba? Białe. Wbijaj. Siema! Hello! Jesteśmy tutaj właśnie w naszym Alpha Male składzie i dzisiaj będziemy lumpować. Musimy wszyscy piątkę pójść do czterech lumpów. W każdym razie mamy po 15 minut do wykorzystania. Mamy 150 zł budżetu na łeb, razem 7,5 stóweczki, panowie. O, mamy. Ubezpieczone, ubezpieczone. Ej! Brakuje mi dyszki, brakło. O! Dyszka gratisu. Tak, mamy ci takie małe sausage party, jak mówimy, i lecimy. Lecimy z chłopakami na lumpy. To jest ważne, że później wracając do biura ubieramy się w nasze outfity i nasze kobiety będą to oceniać. 3, 4, 5 minut. Cię od razu get to know radar, Eryk wyczuł tutaj już. Jeden, reszta zero, Eryk. Kupuję wszystko jak w największych rozmiarach i robię takie pierdolone Peggy outfit. Ponieważ nikt na to nie wpadnie, wszystko XXXXXL. Znajdziesz takie rzeczy? To łatwo, zazwyczaj w lumpach ludzie stawiają te największe rozmiary, bo kurwa nikt tego nie kupuje. Let's ale go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, bierzemy kalesony. Po to, żeby tutaj tajcik był, ostatnio ćwiczę dużo na siłowni, także podkreślimy tutaj moje łydy. A tak serio? Nie wiem, nie ogarniam aż tak dobrze lumpów i wiem na przykład, że Eryk jest dojebany w lumpy. Ale na przykład znalazłem już, proszę bardzo, fajne dresiki Nike'a. Albo są może nie garniturowe spodnie, ale takie fajne, czarne, basicowe spodenki. Ale na razie trochę nudno, szukam dalej. O, cargo spodnie. Anta, co myślisz o tym? A co myślisz o tej stery? Że te pewnie to by do ciebie posłuchały, tak jest. No stylu, jogersik. Ciaśniutko. Czego szukasz? Chodź, bo oni nie mogą słyszeć. Mój plan jest taki, żeby znaleźć jakieś dodatki, bo oni skupiają się głównie na fitach, a jak ja robię jakiś chain, jakiś ten, to wtedy wiesz. Główka pracuje, a mam już vintage tisa. Nie ma tu roku podanego, ale na single stitchu. Zajebisty kolorek. Jakieś fajne spodnie też chciałbym znaleźć. Dosyć szerokie, może z jakimś jakim wyższym stanem. Zobaczymy, co się uda. Co myślisz o tych spodniach? Taki trochę Michael Jackson. Ale fajnie fitują. Mam nadzieję, że jury będzie oceniać właśnie pod tym, że jest bardzo gorąco na zewnątrz. No i żeby właśnie ficik był dostosowany do pogody. Biorę je max. Szczególnie z tymi gazelkami. Freszyk. Paris Fires. W ogóle ja nic nie widzę. Chciałem zacząć od... A to weź sobie może do okulisty pójdź. A no tak serio. Nie tak serio, to chciałem zacząć od spodni, ale... No nie ma nic fajnego. Zostało wam 9 minut, 11 sekund. Serio? Tak dużo? To zagnoj stary. Podobno do tych, co masz teraz. No nie, na co? Twój dłuższy. Ej, ja muszę je kupić. Ej, ile dzisiaj jest za kilo? Dzisiaj jest 99 zł za kilo. Ile? Co? Ile? 99. Skurwuj dużo, stary. Ile? Już myślałem, że mam spodnie. W sensie, od spodni chciałem zacząć. Znalazłem ładne. Ale ile te spodnie ważą z kilo pewnie? Dało się. Mam najcięższą część garderoby, spodnie, tym się to fajne masz, i fajne sobie wybrać. Screen Store to jest w ogóle firma Fruit of the Loom. Tylko przed Fruit of the Loom nazywała się właśnie Screen Store. No? Ciekawostki od Eryka. Dobra, patrzcie, tylko to spodnie. Ale kurde, to pewnie one stówę pewnie wyjdą. Ale musisz sprawdzić, tu jest waga. Znaczy, to waży. No nie waży dużo. 0,7. Nie, 70 zł. 4,1,30. Zostało wam 2 minuty 20 sekund. Ja biorę chyba tylko spodnie. Do nich skompletuję jakiś taki outfitik właśnie. Taki letni, ale taki fajowski. Ale nie ma tu żadnej góry, która by mnie ciekawa interesowała. A ile jeszcze jest lumpów? 3. 3. No to S. Co 3? Lumpy. A, no ja nic nie mam. Ej, ale pokażę coś, chodź. Dobrze, to kupię dla Maćka. Kupię to. Czas minął, Maćku. A ja bym chciał idziemy. Ja bym chciał jeszcze, panie Michale, coś znaleźć tutaj. Dzieci. Tak, koniec czasu. Powiedzcie, możemy jeszcze chwilkę dać. Minutę, no bo my zaczęliśmy trochę później. Nie zaczęliśmy. Bo byliśmy trochę spóźnieni. Nie, słuchajcie, zapomnieliście. Tu są chłopaki, nie dziewczyny na dzisiejszym odcinku. My od razu do kasy. Od razu do kasy miałeś iść. Dałem 113 ziko za trzy rzeczy w lumpie. Łatwo to już było, moi drodzy. Łatwo to już było. Czyli co, już masz wszystko prawie gotowe? Nie mam wszystko, mam... Nie powiem co mam, ale mam większość. Teoretycznie mógłbym skończyć swój outfit w pierwszym z lumpów w 10 minut, ale żeby nie było tak łatwo, jeszcze wydam cały ostatni grosz, co do grosza. Niestety nie zabrałem paragonu, ale zapłaciłem 12 zł, ponieważ radar Get to Know potrafi wykrywać najlepsze tutaj style w tych lumpach. No i co, jeszcze potrzebuję trochę rzeczy, ale no uważam, że chłopaki będą mieli dzisiaj ciężkie zadanie przebić to, co tutaj szykuję, nie? Słuchajcie, wydałem 40 zł, absurdalne duże pieniądze za spódnicę, sendemu. 40 zł równo. Trochę na fali, bo właśnie młody E do mnie podbija i mówi, mam coś dla ciebie, no to wziąłem. Ale powiem wam, że jest to niełatwa rzecz do ubrania i nie wiem, czy nie zrezygnuję z tego. Zobaczymy, co znajdziemy na następnych lumpach. Po prostu mamy o 40 zł mniejszy budżet już teraz, ale nadal 110 zł do wydania w lumpach, to da się złożyć z tego na
na spokojnie jakiś outfit. Białe spodnie, tak się prezentują, letniaczki tak zwane. Koszuleczka, letniaczek. Również. Teksturka. Ładniutki, no. Nie byle co, nie byle co. I to z Primarka. No właśnie, nie byle co. Także lecimy dalej, zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Ja tam nie pokażę wszystkiego. Nie, dobra, pokażę. Kupiłem taką czarną koszulę, w sumie krótką. Może będzie git, może nie. Obrałem taktykę, że skoro w pierwszym lumpie nic nie znalazłem, oceniają nas dzisiaj dziewczyny, zrobię po prostu każdej takiego starter gifta. A ile zapłaciłeś ogólnie? 9 zł. Z koszulą 15. Drugi lump, wjeżdżamy. Kto nic nie kupił w tamtym? Wszyscy kupili, no dobra. Czas. Start. 5 zł za sztukę. Czego szukasz? No właśnie szczerze to nie wiem czego, bo mam już i górę i mam dół, tylko nie sprawdziłem tej góry. Widzę to w mojej głowie, oby nie była za mała taka, że będzie to komicznie wyglądało. Żeby na przykład nie była, nie wiem, taka. To będzie przypadek. Jak tam twoje beki? Udało się, spodnie są według planu, t-shirt nie, ale mam akcesory, bałem się akcesoria, bo ciężko jakieś fajne akcesoria, a mam zajebistą torebkę taką kroszetowaną. Ale tu dają dobroci chłopaki, tu z getki powali leciutko. Ops! Ops! I nie ma. No to taka koszula list, bym powiedział. Ale patrzcie jaki rarytas akurat. Oka. Patrzcie jaki, to jest wszystko zszyte, że te wszystkie warstwy. Ale takie dziecinne. I że jest na odwrocie jakby, nie? Takie dziecięce trochę, nie? No, ktoś się nie zajebał przy produkcji. Niezłe. Jak tam ci idzie, lepiej niż tam tamtym limpy? Czyli udaje, że nie widzę cię. O, hej. No, siema. Czego szukasz? Spodnie jakiś fajny, ale nic tu nie ma. Sam nie wiem czego chcesz, szczerze mówiąc. Cię mi słabo idzie, a normalnie stary, ja normalnie takie piki stary znajduję. Trochę ciężar. Jak idzie reszcie? Może to będzie lepiej. Słuchajcie, mam dwie ścieżki do wyboru, ponieważ mam jeszcze 110 zł do wydania, więc mogę albo pójść w coś bezpiecznego, ale z drugiej strony w momencie, kiedy mi Eryk dał tę spódnicę, powiedziałem sobie, że challenge accepted i robimy pod tą spódnicę. W biurze mam Michary. To są buty, które są takie 50-50, że do tego pasują, a z drugiej strony znalazłem taki żakiet, który uważam jest całkiem niezły. Co sądzisz, Michale? Fajnie. Jest niezły, bo wygląda jak płaszcz, a zarazem... Do tego biały tisik. Jest bomberą, pewnie taką kurteczkę jeszcze. Myślę o tej spódnicy, nie aktualnie. Że ładna, mega ładna w sumie. Freszyk, freszyk. No ładne te rzeczy poznajdowałem, ale właśnie to są zupełnie oddzielne klimaty. W sensie, że ja muszę zdecydować, w którą stronę idę. O, jeszcze mamy taką koszulę, która uważam jest mega ładna. No dobra, będę myślał jeszcze. Ile czas został? Zostało wam 6 minut. Ojej. Znaczy fajny tis, ale to jest jakaś pierdolona. Co tam, Eryko? Mam mega problem ze znalezieniem spoko spodni. Nie mam same koszulki jak na razie, więc nie wiem. Ciężar. Mam jeszcze dwa lumpy, więc mam nadzieję, że tam coś będzie. Została wam minuta 20. Stare, nic nie mam znowu. Ej, chodź na dół. Najbardziej bym chciał znaleźć jakieś duże spodnie. Jakieś mega szerokie, stary. Mega, mega luz. I wtedy możesz sobie byle co na górę założyć i będzie zajebiście. Dostałem ci dwa lumpy, przypominam. No i git. A w jednym nie można nagrywać. No to będzie niespodzianka. Wychodzimy. 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 Trzy minutka. Nasza trójka nic nie wzięła w tym lumpie. Nul. Ja w pierwszym lumpie w sumie nic nie kupiłem, w drugim też, kurwa nic. Kontynuacja outfitu do spódnicy. Kupiłem taki żakiecik, kurwa, detektywa. Doktor Gadżet. Teraz tak, 73 zł to i koszula, 27 zł ten, ale no to co 73 zł, w zeszłym lumpie wydałem 40 zł na spódnicę, czyli aktualnie 113 zł wydane. Ja kupiłem dwie koszulki, ale tak jak mówiłem, radar młodego nigdy nie zawodzi, wynajduje style, za dwie koszulki zapłaciłem 13 zł. Mam już trzy koszulki i nic innego, bo nie wiem, którą użyję, bo wszystkie mi się kurwa w chuj podobają. Tutaj taka zbejona. Ale ma tu takiego staina, przez to, że lubię vintage, uważam, że jest mega cool i sexy. Ta chyba jest na razie moim faworytem. Skojarzyła mi się z tym takim Athletic Balenciaga Tisem. Mega cool i mega mi się podoba. Za 3 dni na Get to Know wszystkie 3. Więc lecimy dalej, trzeba wynaleźć spodnie i dodatki i myślę, że... Let's go! Będzie super. Jesteśmy pod trzecim lumpem. 3, 2, 1, let's go! Jaki tryhard mają, a ja w nowej koszuli już tutaj, bam. Jestem na ostatnim etapie, kiedy już wiem czego szukam. Pan pytał, czy można? Właśnie. Start. Alibi. W
Witam, czy to właśnie ty oglądasz w tym momencie kanał Dresscode? 83% z was nie zostawiło nas w kanale jeszcze subskrypcji, także zajeb dzwona, zajeb lajka i miłego oglądania. Cześć! Siemano, jesteśmy już w biurze, chłopacy właśnie się poszli przebierać, a my tutaj czekamy na nich z naszymi tabliczkami. No i zobaczymy, jest ich piątka, więc więcej niż jak my robiliśmy ten challenge. Zobaczymy, jak im poszło i ocenimy. A jak obstawiacie? Kto najgorzej, o. Mi się wydaje, że Buggy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że on chyba nie chodzi po lumpach. Że no. Mi się wydaje, że on nie jest jakby ogarnięty do końca, jak szukać rzeczy po lumpach. Chociaż on też jest taki spontaniczny, że on coś tam zawsze weźmie, coś przekręci. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem pozytywnie nastawiona. Ja też jestem pozytywnie nastawiona. Wierzę w nich. Możecie otworzyć. Fajne spodnie. O, ej, mega fajne takie... spodnie. Mi się podoba, że kurtka ma takie tutaj w tych zgięciach, w sensie cała kurtka uważam, że jest trochę za mała. Tak, ociupinkę. Ale że ma te takie paski fajne, mi się to podoba, jak to jest na spodniach i pierwsza zwiedza na kurtce i uważam, że to jest spoko. No chociaż kurtka troszkę przymała. A weź ją zdejmij na chwilę, żebyśmy Tisa zobaczyły. Jesteś fanem Gwiezdnych Wojen? Tak. Ale nie, ta kurtka nie jest za mała, ona ma taki fit, jakby ma długie rękawy. To nie jest koniec występu. Przygotowałem coś dla was, zamknijcie oczy. Przyniosłem wam takie prezenty. To pierwsze poleci dla Wiki, dla Gaby. I trzecia rzecz dla Ines właśnie. Są to rzeczy, które was opisują mniej więcej. No, możecie zobaczyć. To było w lumpie? No a gdzie? Trochę mnie martwi, że to ma rozmiar na rączkę taką jakiegoś dziecka, więc... No ale Maciej ma dziecięce ręce, więc... Przez w sumie wszystkie lumpy miałem duży problem. Chciałem znaleźć jakieś gigantyczne portki z prezentami i w ogóle wykorzystałem swój limit. Prezenty w jaki sposób do nas nawiązują? Rozumiem, że ja mam najwięcej klasy, tak? Tak, właśnie Gaba krawat, ponieważ w poprzednim odcinku miałaś krawat? Garnitur. Wika kajdanki, no bo po prostu wiadomo co, wiadomo kogo. No Ajax. A Ines to po prostu tak kupiłem, bo nie, no po prostu musiałem kupić też prezent i to było takie damskie, więc... Według mnie jest spoko. Jestem najmniejszą fanką koszulki, bo jest taka, nie wiem, nie lubię jakichś takich napisów. No nie wiem, po prostu mi nie siedzi. Reszta uważam, że jest spoko, jest taka neutralna. Kurtkę myślę, żebym założyła na chillu. Spodnie są brudne. O! O! Trzeba było tak od razu. Spodnie myślę, że też spoko, w sensie, że overall myślę, że taki spoko, bezpieczny, całkiem ładny outfit, tylko tą koszulkę bym wymieniała nawet na jakiś najprostszy biały tank top, cokolwiek by było lepiej. No jakbyś miał jakiś biały tank top albo crop top, to byś wyglądał jak taki white boy z Palm Springs. Slay. Spodnie zajebiste, kurtka fajna, ale ja akurat nie jestem fanem tych chyba zgięć, tak mi się wydaje, na znaczy tych takich barwień. T-shirt fajny, zajebisty, Gwiezdne Wojny, tylko nie wyprasowany, ale no największym fanem jestem chyba spodni. I ogólnie spoko fidzik, tylko szkoda, że dwa różne jeansy są u góry i na dole. Takie trochę nie meczy. Trzy, cztery. Mogą być gorzej, Zapraszamy następnego kandydata. A więc ostatnio byłem w Kopenhadze na wyjeździe, między innymi z Gabą, z Miłoszem. Trochę zaczerpnąłem pomysł na właśnie taki lekko skandynawski styl, bardzo luźny. Jako iż jestem vintage'owym świrkiem, nie mogłem sobie pozwolić na przykład na dobranie jakiegoś z mojego akcesorium, oprócz okularów akurat. Dlatego wszystko jest z lumpa, włącznie z butami. Spodnie, szukałem trochę szerszych spodni, niestety naprawdę było bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek. Ale mam tutaj jeszcze super torbę, uważam, że jest naprawdę bardzo fajna i mega mi się podoba. I właśnie gdyby na przykład zrobiło mi się zimno, to tutaj prezentuję. Wyciągam z niej kurteczkę przewiewną, vintage'ową. Dalej sobie kruzuję po ulicach Kopenhagi w takim oto outficie. Ej, w sumie mega fajnie. Zajebiste są te spodnie, mi się podobają. Te mega fajne mają wash. I buty, nawet nie grzyby, aż takie?
Ja myślałam, nie spodziewałam się, że one są z lumpa, jakby nie przyszło mi tego do głowy, jak je zobaczyłam. Kurtka też jest fajna, ale co wy macie z tymi koszulkami, z tymi dziwnymi printami? Jak ją zobaczyłem, to od razu mi się skojarzyła z koszulką Balenciagi Athletic Club. Tutaj może wstawimy zdjęcie, bo nie wszyscy będą kumali. Miałem jeszcze dwie inne koszulki, ale druga była zielona, a druga była czarna i trochę upierdolona bardziej, więc wybrałem tą. No i też uważam, że odzwierciedla to mój styl, bo ja chodzę w takich koszulkach i bardzo je lubię. Mi się podoba. Jakbym się zobaczyła, że tak przyszedłeś po prostu na jakieś nagrywki, to bym stwierdziła, że po prostu jesteś ubrany tak jak normalnie. Buty uważam, że są mega fajne i są w naprawdę zajebistym stanie. Nie byłam pewna na początku, czy ty je masz z lumpa, czy po prostu dopasowywałeś do swoich. Tak samo jak Gala mówiła, spodnie spoko, koszulka taka, no, podzielam zdanie. Kurtka uważam, że jest całkiem cool. I torba, że jest fajna. I czapkę też kupowałeś. No, według mnie mega duży props za te buty. Totalnie, bo uważam, że są najfajniejsze z całego outfitu. Mega fajne. W sensie serio, tak samo jak dziewczyny powiedziały, że jakbyś tak przyszedł, to bym się nie zdziwiła. No, buty od razu wiedziałam, że są nie twoje, bo mniej więcej tam kojarzę, co masz w szafie. Kurtka też mega spoko i właśnie jak nie miałam mikrofonu, więc nie wiem, czy było słychać, ale taki real model vibes trochę. Bez tej kurtki tym bardziej. No, wiemy, to jest moja ukochana postać ze świata, więc... Co by tu więcej powiedzieć? Gdybym kupił buty, to bym wykroczył poza budżet, aczkolwiek znegocjowałem na słodkie oczka z panią i zmieściłem się idealnie w budżecie. Dziękuję, dziękuję. Jedyna uwaga, która taka sama padła przy Antku według mnie, biała koszulka i o wiele lepiej by było. Tak. Bez tej koszulki z grafiką, naprawdę. Plus jeden, no. Ale zgodne! Dziękujemy. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, you ready for a demon. I got eyes in the... Idzie lato, to taki summer fitik sobie zrobiłem. Plan był taki, że znajdę wszystkie rzeczy XXXL i będę w ogóle taki mega oversize'owy, ale wyszło mi to. Znalazłem w pierwszym lumpie te spodnie, uznałem, że na nich zbazuje cały outfit, bo są dojebane, uważam. Są mega dojebane. No to są bagi, a kurwa ciężko znaleźć dobre bagi spodnie, które są w pasie. To mają takie fajne metalowe elemenciki. I na nich zbazowałem cały outfit. Znalazłem też tą koszulkę w pierwszym lumpie oraz tą torebkę. Ej, a weź ściągnij ten szalik na chwilę. I po co on ci był? Patrz, jak dobrze wyglądasz. Czemu ty zawsze coś wymyślisz? Ej, summer fit, a ty masz na sobie czapkę i szalik, stary? Spodnie są zajebiste. Kamizelka jest fajna. Fajnie, że masz jako jedyny normalną koszulkę, białą. Czapka jest mega słodka w ogóle, zajebista i torebka też, ale ten szalik po prostu odjął ci 10 punktów. On jest z dupy, jest pognieciony, brzydki i ma 10 cm długości, stary. Mi się mega podobają te spodnie, rzeczywiście. Akurat jak my z dziewczynami chodziłyśmy na lumpy i robiliśmy ten odcinek, to totalnie się nie dało znaleźć szerokich spodni, mam wrażenie. W sensie było mega ciężko. No, Gaba miała szczęście z tymi garniturowymi, ale takich ogólnie szerokich to mega ciężar. No, tak, kamizelka też fajna, fajnie, że masz białą koszulkę, giga plus za to. Bez szalika rzeczywiście lepiej, bo był taki wymiętolony, taki kojarzył mi się z takim... A, to nie jest wymiętolony, okay. Zobaczycie kurwa zaraz, jak będzie... O Boże! Tak nie ma więcej niż 100. A, one takie mają być, tak? Nie, ogólnie uważam, że dotychczas najlepszy ficik. Ja tylko dodałam, bo wszystko już zostało powiedziane, że mi się mega podoba czapka. Jest bardzo prosta, ale jest zajebista. Serio, ja uważam, że czapka to jest najlepszy item z tego całego outfitu. Torba jest super. Ja dałam 8, bo uważam, że najładniejszy fit, że to jest chyba pierwszy, w którym bym tak swobodnie wyszła. Ale chciałam być też tak 50-50 fair, że wziąć ten szalik trochę pod uwagę, ale jednak tak przymknąć oko, że ta 8 tutaj myślę, że jest taka akurat. Daję ci 9, bo jest to lepszy niż Eryka, a Erykowi dam 8. Za ten szalik najchętniej też bym ci dała 8, ale gdybyś wyszedł bez tego szalika od razu, to bym ci dała 10. A ja dałam 9, bo mi się mega podoba ficik, a 8 dałam też Erykowi, a uważam, że jest trochę bardziej lepszy niż Eryka. Dobrze, czekaj, bo teraz się zestresowałem, powiem wam, że tak wchodzę tu i stało się to dla mnie trochę takie stresujące, że serio mi bije mocniej serce. I teraz czekajcie, bo teraz jakby tu jest dużo rzeczy zakupionych zostało. Możemy zdjąć ten żakiecik i nadal jesteśmy
tutaj mega wylejerowani. Wydałem 149 zł, czyli złotówka została zapasu. W tym kupiłem jeszcze koszulę, której nie użyłem, za 9 zł, czyli na ten outfit poszło 140 zł. Ja powiem tak, po pierwsze, bez kurtki by było o wiele lepiej, bo ta kurtka uważam, że to jest na siłę. Uwielbiam spódnice plisowane, więc tutaj jest mój słaby punkt i uważam, że wygląda super. Layering jest fajny. Możesz zdjąć na chwilę tą kurtkę, bo tak jest łatwiej to oceniać. I uważam, że tak teraz, że jest mega super. Wiem, że to jest też pewnie jakiś taki tutaj specyficzny styl, że nie każdemu to się spodoba. Mi akurat to trafia w moje gusta i mi się to bardzo podoba. Tylko mówię, bez tej kurtki, bo ta kurtka tutaj odejmuje, a poza tym uważam, że jest super. I podoba mi się, że to jest w sumie chyba pierwszy outfit, który jest takim, mam wrażenie, że wyjściem poza strefę komfortu, bo no wszystkie poprzednie były takie bezpieczne, a ten jest taki jednak trochę bardziej wymyślny. Fajnie, że udało ci się jakby ubrać spódnicę w tym kilku lumpeksach i nie wygląda to jakby śmiesznie, bo wiem, że raczej jest to ciężko zrobić, jeśli jest się chłopakiem i próbujesz się ubrać cool i zakładasz spódnicę, to raczej nie jest to łatwe, a wyszło ci to i wygląda to moim zdaniem mega spoko. No, not a big fan, ale rzeczywiście jakby nie wygląda to mega tragicznie. Takie moje zdanie. Nie, bo zeszły ze mnie emocje. Dziękuję. A tak się trochę kręciłem, to moje. To the top, pamiętajcie. Jak się baliście czegoś w życiu, pamiętajcie, na koniec życia będziecie bardziej żałować tego, czego nie zrobiliście, niż tego, co zrobiliście. Ja chciałam tylko wytłumaczyć, czemu dziewiątka, bo to jest u mnie najwyższa ocena póki co. Dlatego, że to jest najbardziej jakiś taki wyszukany, powiedzmy, przekombinowany outfit, a uważam, że to jest dosyć odważne, żeby w lumpie tak kombinować, a nie pójść właśnie na jakieś tam, wiecie, na większą łatwiznę. Tym bardziej, że to była i presja czasu, i pieniędzy, i paru lumpów, także myślę, że zasłużona dziewiąteczka. Też dziewiąteczka, no jest mega fajnie i szczerze, jakbym zobaczyła tak kogoś na przykład w metrze w Londynie, jakiegoś chłopaka, to byłoby to totalnie normalne, nie zwróciłabym większej uwagi, że ktoś wygląda jakoś dziwnie. Trzy, dwa, jeden, go! To jest mój outfitik, słuchajcie, wydałem na niego no niecałe 100 zł, więc prawie 60 zł w Kirmanie zostało, że tak powiem. Inspiracje, no wyobraźcie sobie, że tutaj Toskania, oliwki, winko, degustacja może jakiegoś mięska na przykład. No może nie trzeba mięska, też nie wiem, cukinię jakąś, coś tam też można, jak ktoś nie je mięsa. Dodałbym tutaj jakiś dodatek, ale w czapkach nie do końca wyglądam, takich letnich nie do końca wygląda moim zdaniem git. No jedyny dodatek, który tak miałem gdzieś tam w horyzoncie, na lumpie, to był pasek, więc takiego też powinienem. Wyglądasz jakbyś urodził się w Toskanii, stary. Tyle ode mnie. Mi się mega podoba. Jest prosty, ale no jest po prostu super ładne, pasuje ci. Te butki, mimo że tu jest zakazane przez Maćka fitowanie góry do dołu, to uważam, że wygląda dobrze. Mega mi się podoba tekstura tej koszulki, to jest taki wafelek, nie? Waffle. No i że nawet pasek jest tam z tym akcentem takiego zielonego, oliwkowego. Mega mi się podoba, naprawdę. I uważam, że też jakbym cię zobaczyła tak, to totalnie normalna sprawa. Też uważam, że mega clean fitik, taki jak na ciebie patrzę, taki Harry Styles vibes teraz trochę. Zwłaszcza te buty. Biorę je Max, szczególnie z tymi gazelkami. Freszyk, Harry Styles. Z mojej strony 9, nie 10, chociaż miałam zagwostkę. Tylko i wyłącznie dałam jednak 9, bo przydałyby się jakieś dodatki, tak jak mieli chłopacy jakąś torbę czy coś takiego. Jakaś, nie wiem, chustka, whatever. Plażowa, tak. Ale poza tym uważam, że jest naprawdę super, dlatego tylko ten jeden mały minusik, a tak to jest ekstra. Ja też uważam, że ogólnie jest super. No te dodatki w sumie też jakby przekombinował, to też chyba by było ciężko. Więc uważam, że taki clean fitik styl jakby wygrywa i uważam, że super. No w sumie nie mam nic do dodania. Ja też bym dała 10, w sumie gdyby był jakiś dodatek, ale z drugiej strony, czy jakby faceci potrzebują dodatków do outfitu. Jakby jest pasek, telefon chowają do kieszeni, nie zawsze chłopacy noszą torby, torebki. Jury podliczyło punkty i moi drodzy, zacznijmy od końca. Na ostatnim miejscu klasyfikuje się Antoni. Brawa! Kolejne miejsce zajmuje Erykos. Dalej za nimi jest Maciek. No nie! Różnicą jednego punkta wygrany zostaje Bagiński. No i tą samą drogą przedostatnie miejsce, również podium, zajmuje Miłosz. Zostawcie kurwa suba! Łe! Lojk! Elo!
This is fucking awesome. Yeah, walking to the club like it's a big cock.